Cześć, dzisiaj 19 października. Wybraliśmy się dzisiaj do świątyni Besaki, która znajduje się... O, skuter. Która znajduje się u podnóża tamtego wulkanu. Gunung Agung. Nie wiem, czy go teraz będzie widać. Jesteśmy już dosyć wysoko i on już nie robi takiego wrażenia, ponieważ już jesteśmy blisko, około 20 km od jego podnóża, dosyć wysoko. No i on... My się podnieśliśmy, on się trochę skurczył. Nie robi takiego wrażenia, jak na przykład go widać z Amed. Są tu przepiękne widoki, pola ryżowe. Dotarliśmy już pod świątynię. Niestety już był kolejny przekręt. Chcieli nas naciągnąć na przewodnika. No mam nadzieję, że to nie była prawda, że nie da się wejść bez przewodnika. I tu jest taki przekręt, że pokazują, że to jest donacja. Ty sam decydujesz, ile chcesz zapłacić za przewodnika, to taka w formie donacji. No i oczywiście w książeczce jakieś różne, w każdym wierszu, w zeszycie wpisane, ktoś tam, jakiś Alan z, na przykład z USA zapłacił 600 tysięcy. Ktoś tam 400 tysięcy. Najmniej widziałam 350. Tak, to za 4 osoby chyba nawet było. No ale tego nikt nie weryfikuje, nawet czytaliśmy, że to jest taki rodzaj skamu. Czyli oszukaństwa. Tam mogą wpisać przecież co chcą. I widzi się, że inni dają na przykład 600, 300, no to też musisz tyle dać. Można być gorszym. No ale mam nadzieję, że po prostu wejdziemy. W tle za świątynią widać, znaczy no prawie nie widać, bo jest niestety w chmurach. Gunung Agung, czyli wulkan tutaj najwyższy na Bali. A dzisiaj trafiliśmy jeszcze, chyba dzisiaj jest taki dzień świąteczny, bo to co drugi dzień to jest święto. I jest jakaś ceremonia. Zobaczymy, czy coś uda się zobaczyć. O, ile dobrze się domyślam, jest to lista świąt. Prawie codziennie, co drugi, co trzeci, co czwarty dzień, czasami codziennie. A to jest lista donacji. Niektórzy nawet dają 2 miliony, 50 tysięcy tylko. No i jednak jeszcze drugi raz próbowali nas zatrzymać, ale udało się wejść do świątyni. Myślę, że to już jesteśmy gdzieś już w środku. A wygląda... nieziemsko. To nie jest tylko jedna świątynia, tylko cały kompleks świątyń. Jest tutaj chyba 30 czy 35 świątyń. Tam w tle widać jeszcze kolejne. Wulkan. Niestety jest w chmurach i czubka, nie widać tylko samą podstawę jego. To właśnie odbywa się jakieś święcenie, właściwie przygotowanie do święcenia. Oczywiście selfie pod świątynią też nie może zabraknąć. Właśnie idą święcić. To jest tak pozytywna religia, no przynajmniej z zewnątrz wygląda bardzo pozytywnie. Yeah.
No więc jak na razie wszędzie wchodzimy, prawie wszędzie. Na razie nas nie wypędzają, uśmiechają się, więc jest wszystko w porządku. Ten to sądzę. Ceremonia chyba się zaczyna właśnie. I chyba po wszystkim już. Więc to trwało pół godziny, nawet niecałe pół godziny. Tak, bo wtedy, co byliśmy tutaj na wodzie, to krótko były te święcenia. Tak? Tak. One były krótko, bo tam partiami, tam było dużo ludzi. I tam były partiami, to one krótkie były te święcenia. A kto lubi kurkumy na zobaczenie? Kolo as. No, niezła brama. Smoki. Teraz idziemy do ostatniej świątyni, ostatnia ceremonia. Nice. Yeah. O, piękny widok, piękna panorama. This is the fresh air. Nasz kolega mówi, że to się nazywa Kukul, czyli ta wieża. Maybe in here. Okay. Są tutaj bardzo ładne obrazy, no. Piękne są te obrazy, ale dużo kosztują. $100 cena wyjściowa. $100. Myślę, że trochę to przesadza, na pewno da się trochę stargować. To ujęcie specjalnie dla mojego taty. On kiedyś hodował takie żurawie identyczne. Identyczne. No szczurki, żurki. Są chyba afrykańskie czy azjatyckie, już nie pamiętam. Żurawie afrykańskie. Można wchodzić, a my w jednej z takich świątyń byliśmy, no ale wszyscy byli zadowoleni w miarę,
że byliśmy w środku. Robili sobie z nami zdjęcia, częstowali owocami, więc w porządku. No i tak chcieli nas naciągnąć, a w końcu zobaczyliśmy wszystko, wszystkie świątynie, może nie we wszystkich byliśmy. A dzięki temu, że byliśmy bez przewodnika, to udało nam się nawet wejść na, nawet nie na ceremonię, znaczy właśnie, bo to nie była ceremonia, tylko jakieś święcenie, bo jak jest ceremonia, to jest muzyka, a to niestety było tylko samo święcenie. Niestety nie było dzisiaj żadnej ceremonii. No ale i tak fajnie, tak? No więc fajnie, zobaczyliśmy. Pan nas wyświęcił wodą, dwa razy nas ominął, ale już na trzeciej ceremonii. Okej. Jeszcze ten pan, który chciał nas naciągnąć na donację dla przewodnika, że bez przewodnika się nie da, był taki niemiły, jak mu powiedzieliśmy, że nie chcemy, to zrobił się... Taki. Że nie rozumiemy, że my nie rozumiemy, że po prostu nie wejdziemy, że coś tam, że to... A to po prostu zwykłe naciągactwo, kłamstwo, no ale niestety to wszędzie, no w większości miejsc trzeba uważać i po prostu mieć na uwadze, że... Próbują tutaj wyciągnąć kasę, no, traktują jako bankomat tutaj po prostu białych ludzi. Bali to tutaj jest.